W dzisiejszym filmie będziemy siedzieć na komputerze. Dosłownie. Zebrałem trzech graczy, którzy usiedli na komputerze. Jeżeli w którymkolwiek momencie z niego wstaną lub przestaną go dotykać, odpadają. Ostatnia osoba na komputerze wygrywa 500 zł. Partnerem tego filmu jest Squad Blast, czyli taki taktyczny shooter w 2D. Gra jest osadzona w dystopijnej przyszłości, w której walczysz ze złymi korporacjami. Gracze za każdą przegraną w Squad Blast dostaną karę, która utrudni im siedzenie na komputerze. Musisz wybrać sobie postać, którą będziesz grała dzisiaj. Ten chłop w czołg się może zamienić. To jest taki tank, to jest chłop, który strzela z granatników i stawia wieżyczki. A ten chłop strzela z karabinów maszynowych i leczy. Którego wybierasz? Chyba Huntu. Rata mi się podoba, już nie patrzę więcej. Jeb z karabinku. W Squad Blastie można zmieniać swojego herosa w trakcie meczu. Natomiast postanowiłem odebrać tę możliwość naszym graczom, żeby nieco utrudnić im życie. Czas na mecz numer 1. W grze mamy kilka trybów. Przejmowanie punktu, pchanie payloada, deathmatch, capture the flag, a nawet gry customowe. To, jakie tryb wylosują nasi gracze, pozostawiłem losowi. Kurde, ale się stresuję, ty! Chłopcio trafił na przejmowanie punktu i mimo początkowych trudności szybko ogarnął, jak działa gra i wygrał swój mecz. Pa, jak gościa robię, na czas go! Nie ma kary. Eris trafiła na deathmatch i również poradziła sobie całkiem nieźle. MVP, o tak. Nie jest Victory, no dobra. No ale już Julce szło nieco gorzej. Jezus, biją się jeden ze... Musicie ten punkt przejąć, bo już 60% mają. No dobra, ale ja tam podejść nie mogę nawet, wiesz? O, defeat. No dobra, Julka, to wiesz, co to znaczy? No, pierwsza kara, słucham. Pierwszą karą było trzymanie klawiatury. Jeśli Luka w którymkolwiek momencie ją puści, przegrywa challenge. O Boże. Pomiędzy grami uczestnicy mieli bardzo dużo wolnego czasu. A jako że trwała sesja, Julka i Chłopcio chcieli w międzyczasie się uczyć. Julka w ogóle przyniosła sobie notatki i laptopa. Power Transition Coefficient to było... Tak Chłopcio się uczy w międzyczasie. Eris natomiast cały czas grała. A to trzeba przyjmować... no dobra, już wiem, czemu przegramy. Postanowiłem zrobić mojego psikusa Julce, która nie mogła odrywać ręki od klawiatury. Różka? Tak! Położę tutaj. Świetną lokalizację wybrałeś. Proszę państwa, przed nami druga gra konkursowa. Będzie dobrze? Jest dobrze. Jak myślisz, uda się? Na pewno, ja jestem już wyśmienita w tą grę. Jak nie dostanę jakiegoś prosa z 27 levelem w enemy... To widzowie, ja wam tutaj powiem, jaka jest kara. Ale zrobię to w montażu, żeby Chłopcio nie usłyszał. Karą w tej rundzie miało być trzymanie myszki do końca challenge'u. Popatrzcie, jak gra Julka, a ja powiem wam więcej o Squad Blastie. W grze wasz skill ma bardzo duże znaczenie. Postaci strzelają z różnych broni. Nigel Julki z karabinów. Powinien walczyć na odległość. O kurde, on zniknął. Natomiast Huntu shotgunami i kataną. Powinien walczyć z bliska. Dobór broni do strategii jest bardzo ważny, a przy czym każda z nich jest zbalansowana, nie ma broni OP. Każdy nabój jest trakowany osobno i to, gdzie trafisz przeciwnika, wpływa na to, ile dostanie damage'a. Do tego mamy bardzo dynamiczny ruch postaci i pełen support dla pada. Ach, jest. To już nie puszczaj tej myszki. Druga gra Chłopcia wyglądała tak. Jak tam wygodnie się siedzi w ogóle? Na... Dobrze, no. Mogło być gorzej. Czemu on mnie zabił jednym granatniczkiem? No, one są potężne. Ale trzyma punkt. Nie da się. No, 73 do 64. Wszystko się może wydarzyć. Tutaj taktycznie bardzo trzeba grać. Pa. Na przykład ten gościu. Pa. Oni sobie poszli, ja sobie ten punkt po prostu teraz przejmę i wygramy. Skończymy tą grę. Szkimiri, bop, jest, szkimiri, jest. A tak w drugiej rundzie grała Eris. Nie! Kto mnie zamraża? Zawierzcie, żeby mieć przyjęty punkt i reszta to wywalona. Głosy hardcore gamingu. O tak. Za prosto, za prosto. Dobrze, trzeba być pewnym siebie. Ty no patrz, 68 do 8. 17 do 100! Żadnej kary nie będzie. Żeby Julce chociaż trochę pomóc, zaproponowałem przyklejenie jej ręki do myszki taśmą. Dobra, elegancko. Paluszka? Nasi gracze siedzieli już ponad 40 minut na twardej, metalowej skrzynce. Jak tam dupka boli? Troszkę czuję już dyskomfort. Dalej jest wygodniej niż na moim krześle w domu, jeżeli się nie chce. Czas na kolejne wyzwanie. W trakcie tego meczu miałem dla naszych graczy niemiłą niespodziankę. Ale zanim powiem co to, subskrybuj ten kanał. To jest za darmo i zawsze możesz odsubować. Dzięki. Stoimy teraz za Chłopciem, wcale nie będzie mu przeszkadzać. Nie bój się, wcale nie dostaniesz lepiej przez łeb. Co? Tak naprawdę niespodzianką była bezprzewodowa myszka, którą chciałem im przeszkadzać. No nadal nie podniosłem. Ole mu strzeliła, ale sama też tam wskoczyła. Ja wiem, co ty robisz! Czy ja mogę strzelać? No kto by się spodziewał? I czekaj, stań na krawędzi.
Jakie fajne sufity. Kusia Wiktory. Chyba czas się przerzucić i zostać progamerem w tą grę, póki jeszcze nie ma dużej konkurencji. No właśnie, gra jest we wczesnej becie, to jest idealny moment, żeby zacząć w nią grać. Szczególnie, że jeżeli wykorzystacie kod Squad Blast 2-3, dostaniecie ramkę i dwie bronie. A dodatkowo za dołączenie do Discorda Squad Blasta dostaniecie jeszcze jedną dodatkową broń. Gra jest darmowa, dostępna na Steam już teraz. Link w opisie, pobierajcie. Eris nie zauważyła mojej ingerencji w mecz aż do samego jego końca. Ty, no 5-2, no ja nie wiem, co tu się dzieje, będzie jakiś sukces. Jestem stworzona do strzelania w ludzi. Jezu, nie nadążam, co się dzieje na ekranie. Ja też, chyba za stara jestem. Zgubiłam myszkę przez chwilę. O nie! No a Julka przegrała bez mojej pomocy. Trzeci mecz i trzecia porażka, a to oznacza tylko jedno. Czas na karę! W tej rundzie karą było zamienienie połowy podłogi w lawę. Julka i Eris nie mogły stawiać nóg za tą linią. Proszę państwa, oto granica. Tutaj jest lawa. Aż do następnego meczu Hubcio i Eris ćwiczyli swoje umiejętności, a Julka starała się przetrwać. Julka, zanim przejdziemy do następnego challenge'u, zapytam cię, jak się siedzi. Trochę twardo, ale daję radę. Bardziej mi zimno w ręce. No z tym raczej nic nie zrobimy. Ale teraz możesz przegrać. Przegrać dostęp do podłogi. W tej rundzie karą dla przegranych było pokrycie lawą pozostałej części podłogi. Kolejny challenge przed nami. Myślę, że pójdzie dobrze. Mam dwóch bombowych gości. Jak mi wybobił! Jesus! Co tam się stało? No nie, nie pchajcie tego, ja muszę to wygrać. O, dobra, przyjmujemy. Odpychaj mnie, kupiarzu. O Jezu, ale siekają. Dziura w podłodze. Ty, dobra, udało się. Ja sobie postoję, chillerka. Oni się chyba już poddali. Ej, no nie są dziecinnicy, co jest? Eris bez problemu wygrała swój mecz. 0-2, Wiktory. Zobaczmy, jak poradził sobie Hubcio. Niech ci wpierdzielą. No co mi medyka? Przecież to jest nielegalne. Haha, sam się pierdzia. O, z droidem chyba nie masz szans. Ale z medykiem już jak najbardziej. Co już, Wiktory? Na wynik meczu Julki raczej was nie zaskoczy. Ajajaj, kolejna porażka. Od teraz ziemia to lawa. Od tego momentu do końca gry Julka nie mogła dotykać podłogi, nie mogła odrywać rąk od klawiatury i myszki oraz nie mogła zejść z komputera. W ramach pocieszenia przyniosłem jej Maca. I mamy też wrapa. No to smacznego. Jest super. Przed finalnym challenge'em dałem graczom 30 minut na rozluźnienie się. Oczywiście nie wszyscy mogli się rozluźnić. Zajebiście się to trzyma. Zaraz to i się obleje cała kolą. Proszę państwa, karą w ostatniej rundzie miało być trzymanie na głowie do końca challenge'u pewnego przedmiotu. Jakiego? Tego oto pięknego kotka. Jak upadnie, to przegrywasz. Będzie ciężko. Julka po czterech porażkach wpadła na sprytny plan. No to zresetuj mi konto, ja sobie na pierwszym levelu zagram. Jak chcesz, to musisz się zalogować na swojego Steama. Mogę? Zalogowała się więc na swojego Steama i miała zagrać na nowym koncie. Musiała też zmienić postać, bo nie miała tutaj odblokowanego Nigela. Po dołączeniu do gry czekała ją miła niespodzianka. Ja tu teraz gram na boty. Naprawdę? Tak. To jest pierwsza gra. Może być to lekkie ułatwienie. Dlatego wytaczamy naszą starą przyjaciółkę. Co ty robisz? Gdzie te bossy? Strzelam ci wszystkie naboje. O nie, ty... No już! Cóż mogę powiedzieć? No zaliczamy. Julka bez problemu wygrała mecz na boty, natomiast Hubcia miał czekać najtrudniejszy mecz dzisiejszego dnia. Ja mam asasyna, oni mają trzech tanków, cześć? Nie, no ku... Jakaś sieczka! Siedzą w trzech na payloadzie. O, i wszyscy mają tarcze. Jezus, dopadli go! Oj, widać nerwy na twarzy naszego zawodnika. Jest coraz trudniej. Ciężki orzech do zgryzienia, nie będę ukrywał. Faziora zabiłem. Fazior to mój? Zabiłem swojego? Zabiłem swojego i siebie. W tym momencie Hubcio przegrywał 1-0, a czas gry się skończył. Natomiast póki ktoś z jego drużyny był na payloadzie, gra nadal trwała. Contesting! Nie, nie wychodź z tego! Dobrze, pchaj! No nie mów, że dopchają! Jeden, jeden! Remisik! No to nie jest przegrana. Hubcio cudem uniknął kary i nadal pozostawał niepokonany. Zobaczmy, jak poszło Eris. Jest katana grana. Uuu, jaki daszyk piękny. Oh.
Bo 64 już, szybko przejmujcie. Oj, 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 zapowiada się na kopka. 97 i defeat. No to teraz się będzie działo. Eris jako jedyna przegrała ten mecz, a to oznaczało tylko jedno. Mam dla ciebie takiego oto kotka. Ten kotek ma wylądować na twojej głowie i zostać tam do końca challenge'u. Jeżeli on spadnie, kończysz rozgrywkę. Podczas gdy Eris zastygła w bezruchu, żeby tylko nie strącić kotka ze swojej głowy, chłop się poprosił o kurtkę i czapkę, żeby zrobić to. Wyglądam jak UK drillowiec. I'm gonna beat you up and then fuck up with all your quizzes. Zanim dowiemy się, kto wygra dzisiejszy film, pamiętajcie o Squad Blast. Gra ruszy na praktycznie każdym komputerze. Dodatkowo w planach jest crossplay na inne platformy. Gameplay jest mega dynamiczny, bardzo przyjemny. A i ciekawostka, gra posiada całkiem ciekawe lore. Także klikajcie w link w opisie, a teraz zobaczmy, kto dzisiaj wygra. Zbliżaliśmy się już do drugiej godziny naszego challenge'u i z Julką nie było najlepiej. Właśnie wtedy przez chwilę zagapienia wydarzyło się to. Nie! Jak to? Co się chciałam stało? Sobie poprawić włosy. Finalny czas Julki to godzina 59 minut i 20 sekund. Proszę Państwa, jesteśmy po dwóch godzinach. Pupcio, jak tyłek? No, już boli. Jak tam się siedzi? Bardzo wygodnie. Jako, że w grze zostało już tylko dwóch graczy, miałem dla nich niemiłą niespodziankę. Od teraz to 5 minut włączamy kary. Wszystkie kary, których Eris i Chłopciowi udało się wcześniej uniknąć. Nie ma kary. Teraz co 5 minut będą do nich wracać. Pierwsza kara już trwa. Nie możesz oderwać od teraz ręki od klawiatury. Ale się zapomnę z tym. Od teraz nie możesz puścić klawiatury. Nasz challenge dopiero się rozkręcał i na dobrą sprawę mógłby trwać jeszcze wiele godzin. Ale wtedy wydarzyło się to. Ej! Klawiatura! Finalny czas Chłopcia to 2 godziny, 3 minuty i 14 sekund. A to oznacza tylko jedno. Wyzwanie wygrywa Eris. Jest! Możesz ruszać głową! Gratulacje! W takim razie Eris wygrywa 500 zł. Tu jest film, w którym ostatni na kamerce wygrywa 500 zł. Kliknij. Pa, pa.